Gliwice będą mieć strefę czystego transportu. To może oznaczać duże zmiany dla kierowców. Trzeba się do nich jednak dobrze przygotować. Ten program, nazwijmy, nie zostanie zrealizowany tak jednoosobowo, tylko miasto będzie chciało się skonsultować z mieszkańcami, jak oni uważają, czy ten wyznaczony przez analizy obszar będzie tym, który powinien zostać wprowadzony. Strefa czystego transportu to w Polsce temat nowy, ale coraz chętniej podejmowany przez miasta. Jest to troszeczkę myląca nazwa, bo ona dla niektórych oznacza, że od razu będzie zakaz wjeżdżania w ogóle samochodów do centrów miast, że będzie można poruszać się na przykład tylko na piechotę, rowerami czy samochodami elektrycznymi. Absolutnie nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby do centrów naszych miast nie mogły wjeżdżać samochody najbardziej emisyjne. Pierwszą gminą w Polsce z taką strefą za półtora roku będzie Kraków. Przez pierwsze dwa lata do miasta nie będą mogły wjeżdżać samochody 30-letnie lub starsze. Potem wiek samochodów będzie obniżany. Nie są to restrykcyjne zasady, ale i tak wprowadzenie ich w Gliwicach zostanie poprzedzone szeregiem analiz. Nie tylko jakie samochody się po mieście poruszają, jaka jest ich emisyjność, jaki jest w ogóle stan jakości powietrza, ale też jakie właśnie są nastroje i oczekiwania mieszkańców. W całej Europie funkcjonuje już ponad 300 stref czystego transportu, a niektóre miasta na zachodzie idą o krok dalej i tworzą przestrzenie zeroemisyjne. Jednak to w Polsce jeszcze daleka przyszłość. Największym minusem jest to liczba po prostu stacji ładowania, tak? Tych miejsc, w których można by się było podłączyć, żeby się podładować. No patrząc na aglomerację tutaj katowicką, no to chociażby tutaj mamy, są wszystko miejsca praktycznie zajęte, tak? Bo ktoś się po prostu ładuje. Już były też takie sytuacje, że się podjeżdżało i cztery samochody czekały, tak? Żeby się po prostu podłączyć. W przyszłości osoby posiadające samochody, które nie zanieczyszczają powietrza, być może będą mogły liczyć na większe przywileje. Na razie strefy czystego transportu mają przede wszystkim wykluczyć pojazdy, które produkują najwięcej spalin wdychanych później przez mieszkańców.